Gościem Radia Chicago jest Maria Krupiński, osoba, która społecznie pomaga od wielu lat kobietom w zmaganiach z problemami emocjonalnymi, życiowymi i duchowymi. Poprzez swoje rozmowy z rodaczkami pomogła wyjść wielu osobom z poważnych problemów psychicznych. Telefon 1224-522-1328. Kontakt z Marią Krupińską 1224-522-1328. Dzień dobry, Marysiu, o czym dzisiaj porozmawiamy? Dzień dobry, kochani, drodzy słuchacze. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o tym, dlaczego Bóg pozwala na zło na świecie. Wiele osób zadaje to pytanie, że jeśli Bóg jest wszechobecny, wszystko mogący i zawsze dobry, to dlaczego pozwala na takie zło, które obserwujemy? Tyle różnych rzeczy się dzieje. Widzimy różne huragany, trzęsienia ziemi, słyszymy o różnych tragediach, tajfunach, o morderstwach, o głodzie, o chorobach. Dlaczego dobry Bóg na to pozwala? Głód, bieda panuje w wielu krajach trzeciego świata. 20% ziemskiej populacji zarabia przeciętnie $25 na dzień. ISIS morduje ludzi, dzieci, kobiety. Dzieci i kobiety są sprzedawane do złych celów. Tak, w dzisiejszych czasach jest jakby niewolnictwo. Rasizm, korupcja, coraz więcej zachorowań na raka i to wśród dzieci. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego Bóg na to wszystko pozwala? Dlaczego kochający Bóg pozwala na takie cierpienia i tego nie zatrzyma? Problem zła jest często przeszkodą, aby uwierzyć w Boga. Ludzie mówią, że zło nie powinno istnieć. Zło wiemy, że jest to coś negatywnego, coś, co rujnuje, a wiemy, że Bóg jest absolutnie dobry. Czy jednak daje On nam samo dobro? Tak jak chirurg, który musi wziąć skalpel i zadać ból, aby wyciąć guza i aby nas wyleczyć, tak Bóg, który ma całkowicie kontrolę nad wszystkim, który ma całkowite poznanie, co jest ostatecznie dobre, stosuje to, co ostatecznie pomaga ludzkości. Co się dzieje, gdy dziecko dostaje wszystko, co ma? Jest ono okropne. Bóg w swej mądrości formuje często życie człowieka poprzez różne doświadczenia i cierpienia. Bóg chce nas doprowadzić do tego, abyśmy byli uzależnieni całkowicie od Niego, abyśmy nie pokładali nadziei w nikim i w niczym, tylko w Nim. Bóg poprzez cierpienia, jeśli właściwie do nich podejdziemy i zwrócimy się do Niego, kształtuje nasz charakter, który będzie miał znaczenie na wieczność. My ludzie nie widzimy całego obrazu, który widzi Bóg, więc jesteśmy zaszokowani, wstrząśnięci różnym złem na ziemi. Ale musimy wiedzieć, że Bóg zawsze czyni dobro. Bóg wie, co robi. Bóg ma całkowitą kontrolę. Jeśli morderca kogoś zabija, jest to zło, okropne zło. Jeśli jednak Bóg zabiera człowiekowi życie, to On ma do tego całkowite prawo, gdyż On jest dawcą życia. Wiedział o tym Job, który stracił wszystko. Wszystko, co miał, oprócz życia i swojej żony, stracił swoje dzieci w jednym dniu, stracił cały swój dobytek, stracił całe swoje bogactwo, ale dlatego, że znał Boga, że naprawdę wierzył w Boga takiego, jakim Bóg jest, powiedział takie niesamowite słowa. Czytamy o tym w Księdze Joba, w pierwszym rozdziale, od 20 wersetu. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Czyli Job bardzo cierpiał w całym tym swoim doświadczeniu. Potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł. Oddał pokłon Bogu. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął i niech będzie imię Pańskie błogosławione. Tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie powiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Musimy znać Boga takim, jakim jest, aby zgodzić się z tym, co się dzieje na ziemi. My nie widzimy celu cierpienia, ale to nie znaczy, drodzy słuchacze, że go Bóg nie ma. Bożym atrybutem nie jest tylko to, że jest On miłością, ale również On jest Bogiem sprawiedliwym i karzącym. Nie chcemy o tym słyszeć, chcemy tylko słyszeć o Bogu miłości, że wszystko przejdzie, że przymruży oko, że jakoś to będzie. Nie, On nie toleruje grzechu i musi go ukarać. Czytamy w Słowie Bożym, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli grzeszymy, a każdy z nas grzeszy czy zgrzeszył,
musimy zapłacić za nasze grzechy. Bóg zapłacił niesamowitą cenę za nasze grzechy, dlatego że jest sprawiedliwy i musi być zapłata. Bóg dokonał niesamowitej rzeczy, kiedy przysłał Jezusa Chrystusa na ziemię, aby za nas umrzeć. Za każdy grzech, za każdą plotkę, za każde kłamstwo, za każdą zazdrość, niemoralność, za każdą korupcję, za wszystko Bóg, Jezus Chrystus musiał zapłacić na krzyżu. Jedyne wyjście z naszej strasznej, realnej tej sytuacji, że zapłatą za grzech jest śmierć, jest uwierzenie w Jezusa Chrystusa, że On zapłacił za wszystko na krzyżu i zwrócenie się do Boga o wybaczenie i całkowite poddanie swojego życia pod panowanie Chrystusa. Bóg panuje nad wszystkim i swoją mocą podtrzymuje życie na ziemi. Jeśli by na chwilę zabrał nam tlen w tej chwili, co by się stało? Jeśli by zabrał grawitację, co by się stało? Korzystamy z Jego mądrości. Gdy dokonujemy odkryć technologicznych, to wszystko jest Jego mądrość. Wszystko, co masz, drogi słuchaczu, to, że myślisz trzeźwo, to, że może jedziesz w tej chwili samochodem, że posiadasz dom, że chodzisz, że widzisz, to wszystko jest od Boga. Wszystko, co mamy, jest od Niego. To On stworzył uporządkowany wszechświat i wszystko pracuje jak w zegarku. Wszystko jest zaplanowane i zaprogramowane. Stała prędkość obrotu Ziemi, właściwa odległość Ziemi od Słońca, to wszystko stworzył Bóg. Gdybyśmy byli troszkę bliżej Słońca, to byśmy się spalili. Gdybyśmy byli troszkę dalej, zamarzlibyśmy. Wszystko jest zaplanowane, stworzone i wszystko ma swe zadanie i cel. Również cierpienie i zło na Ziemi. Bóg pozwala na to, bo jest ten cel, ukryty cel, którego my nie widzimy. Bóg ma całkowitą kontrolę nad bilionami galaktyk. Czy wiecie, że Jowisz jest tak umieszczony i ma takie znaczenie dla Ziemi, że asteroidy i wszystkie złe rzeczy lecące w stronę Ziemi są przez niego przyciągane, abyśmy nie doznali uszczerbku? To Boża dobroć powoduje, że Słońce świeci nad dobrymi i złymi. Bóg ma kontrolę nad pogodą, roślinnością, zwierzętami. Nawet jeden wróbelek nie spada na Ziemię bez Jego wiedzy, czytamy w Piśmie Świętym. Bóg, gdy stworzył świat, powiedział, że wszystko było dobre. Gdy stworzył człowieka, dał mu wolność wyborów. Dał mu jeden zakaz, który człowiek w bardzo szybkim czasie przekroczył. Co się wtedy stało? Nastąpiła separacja człowieka od Boga. Wszystko zaczęło źle funkcjonować z powodu grzechu człowieka. Gdy Bóg to zobaczył, nie zostawił nas tak sobie, tylko przysłał jej swojego Syna, aby nas uratował. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, prowadził perfekt życie, był bez grzechu. Nie można mu było nic zarzucić. Co z nim zrobiliśmy? To my swoimi grzechami obdarliśmy z jego chwały i majestatu i zabiliśmy go na krzyżu. W nim, w Jezusie Chrystusie, jedynie, drodzy słuchacze, jest ratunek i ucieczka przed tym, co nadchodzi na ziemię. Na ziemię nadchodzi Boży Sąd. Jezus zatrzyma wszelkie zło, kiedy przyjdzie drugi raz na ziemię, aby sądzić żywych i umarłych. Będzie nowe niebo i nowa ziemia. Nie będzie już zła, zmagania i cierpienia. Nie będzie już łzy, bo On uczyni nowe rzeczy. Ale czy to stanie się z Tobą? Czy należysz do Niego? Czy naprawdę należysz do Niego? Gdyż będzie drugie miejsce, będzie piekło, gdzie będzie straszna rzecz, oddzielenie od Boga, straszna męka. Czy należysz do Jezusa Chrystusa? Czy naprawdę należysz do Niego? To jest pytanie, które zadaję Ci dzisiaj. To jest najważniejsze pytanie dla Twojego życia. Zadzwoń do mnie, jeśli chcesz porozmawiać, jeżeli chcesz więcej wyjaśnień. Jestem dla Was dostępna. Wszystko zaczyna się od relacji z Jezusem Chrystusem, drodzy słuchacze. Mój telefon jest 224-522-1328. Myślcie o tym, wołajcie do Boga, szukajcie Go z całego serca, bo On jest zawsze dobry i zawsze dobre rzeczy czyni. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Dziękuję. To była Maria Krupiński. Jak co środę z nami. Pozdrawiamy.